Aż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no, wszystkie. Ale czemu? Muszę znaleźć sam. Bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Matt, proszę. Porząsiu, dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. Co, proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się na górze, kotku. Dzięki. No hello. Ktoś tu się z kimś poufala. I to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. O Jezu! Matt! Hej, hej! Spokojnie, sorry. Przepraszam, aż nie chciałem cię przestraszyć. Jezus Maria, znaczy Matt! Się, chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio. O mój nie? Boże! Wiesz co, Matt? Już. Spokojnie. Strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko. Okej. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Daj zobaczyć. Jasne, proszę, miłego oglądania chyba. Dobra. Sz kurwa mać. Serio, Emily? Co to ma być? Hej, to pewnie nic nie znaczy. Nic? Tak myślisz? Znaczy... Z nią zawsze chodzi o coś, to M. Co nie? Nie wiem. Matt. To teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku i jesteś otoczona. Kim jestem, wystawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? No, nie wiem, tak to ujęłaś, że... Hej! O! Świetnie. Co za to? Gdzie się chowasz, skowroneczku? Wow! Panik! Hej! O tak! Halo? No dalej? Mike! Bum, szakalaka! Teraz mnie masz. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje sztuczki. O nie! Kurde, Jess! Patrz, co zrobiłaś. O nie, widzę. Biedny ptaszek, biedna mała ptaszyna. Trup na miejscu, Jess. Nie zrobiłam tego specjalnie. O Boże. Michael? O, mam cię. Koniec. Ja wygrywam. I co, uległam? Chyba nie. Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewną. Okej, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. Słyszałeś to? Tak, coś jakby... Wow!
Jezus Maria! To było o mały włos. Prawie by nas zabiło! Wiem, znaczy... Wow, gdyby nie twój refleks... Kaplica. Spadajmy stąd. Zgoda. Cześć, Ash. Cześć, Chris. To... co tam u ciebie? W porządku. Tylko trochę zimno. Chętnie bym się porządnie ogrzała przy kominku. Tak, no całkiem niezły pomysł. Ashley rozkosznie dziś wygląda, co? Niby taka zwykła szara gąska, a jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Psa. Wiadomo. Kiedy w końcu dobierzesz jej się do majtek? Uważaj, bo się uda. Ogarnij się, laska w zasadzie spędza z tobą cały swój czas. No tak, ale tylko się kumplujemy. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. Może masz rację. Pokaż pazur, ziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będzie cię w uszu. Okej. Nie ma to jak w domu. Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpala ogień. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo. Czym chata bogata, ziom? Tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow, zluzuj, stary. Co wyczyniałeś zem tam na szlaku? Co? Widziałem was. Przez teleskop. Na szlaku? Wpadliśmy na siebie. Więc ją przytuliłem i powiedziałem cześć. Co, pozwiesz mnie? Okej, pewnie tak właśnie było. Wiesz co? Możesz sobie wmawiać, co chcesz. To wolny kraj. Uważaj sobie, Mike. O mój Boże, chyba się pożygam. Próbujesz go tam połknąć, czy co? Serio, musi się z tym aż tak obnosić? Naprawdę, nikt tu nie chce ci go zabrać, mała. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyłaś. Ktoś tu chyba ma ból dupy, że się nie załapał. Uważaj, bo jesteś czymś więcej niż przygodą. Normalnie tab mal krowo. Nazwałaś królową balu krową, się przejęłam. Wszyscy mają już tego podziurki w nosie, wiesz, Jess? Zazdrościsz? Co, tobie Emily też nie daje? Ej, to przesada, wiesz? Ta jasne. Gówno mnie obchodzi, co ty myślisz. Przynajmniej myślę. Średnia 5-0. Wspomnij to sobie, jak będziesz dupą szukać pracy, suko. A po jaką cholerę oceny komuś, kto potrafi wykorzystać swoje naturalne walory? Proszę cię. Ty byś swoim cienkim kuprem nawet czerstwej buły nie ugrała. Mówisz serio? Myślisz, że to dla mnie obelga? Ta suka jedzie na jakimś kraku, czy co? Jessica, pora byś się zamknęła, okej? Okay? Nie! To ty się zamknij, Matt, i nie wsadzaj nosa w nie swoje sprawy, okej? Okay? Jeszcze jedno słowo i strzelę cię w pysk, wiesz? Takaś mocna w gębie? No to chodź! Serio, dawaj! Starczy! Ludzie, nie po to tu jesteśmy. To nam nie pomaga. Nie na to liczyłem. Skoro nie możemy ze sobą wytrzymać 10 minut, to może trzeba zrobić przerwę, co? Mike,
Weź obczaj tę chatkę dla gości, co o niej mówiłem. Okej, jasne, spoko. To co, idziemy? Byle dalej od tej kurwy. Idźcie ścieżką na wprost. Może trzeba po prostu przestać rozkminiać. Po prostu wskoczyć do tego basenu. Co? Może powinniśmy zacząć od, wiesz, czegoś małego i zobaczymy, co będzie dalej. Serio? Myślałeś, że to się uda? Zawsze się udawało. Myślisz pindolem. Mike, żaluzje. Co z nimi? Zasłonie, okej? Przecież nikogo tam nie ma. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Możesz to zrobić? Jess, wyluzuj, jest okej. Naprawdę dziwnie się czuję. Okej, kurs na żaluzję. Proszę bardzo, oto kocyk dla szanownej pani. A co podać dla monsieur? Poproszę coś miękkiego, ciepłego i nagiego. Coś się chyba da załatwić. No to kurwy nędzy, cholera jasna! Co? Te żałosne dupki pewnie za nami polazły i teraz w kulki sobie lecą, akurat kiedy chcemy zabrać się do roboty. Hej! Ej, zjeby! Do was mówię! Wiem, że tam jesteście! Co wy odpierdalacie? Aż tak bardzo chcecie nam poprzeć zabawę? No to wiecie co? Nie dacie rady! Nie uda wam się tego zepsuć! Michael i ja będziemy się pieprzyć! Dokładnie tak! Będziemy się ostro bzykać! I to na całego! Także miłej zabawy, bo my na pewno się zabawimy! Tego tylko brakowało! Pozwól, że pokażę ci zdjęcia osób, które udało ci się poznać, polubić. Może wcale nie lubisz ich tak bardzo, jak to pokazujesz. Cóż, to jest ćwiczenie na szczerość. Powiedz, którą osobę z każdej pary najbardziej lubisz. Twoja odpowiedź jest naprawdę bardzo ważna. Powiedz mi, kogo najbardziej nie lubisz w tej swojej grze, którą tak gorliwie prowadzisz?
Wcale ci się nie dziwię. Faktycznie to mały gnojek. Uważaj na niego. Nie pozwól, żeby pokrzyżował ci szyki, okej? No, to zobaczymy, co się stanie z Majkiem. A, ale po raz kolejny skończył się czas. No to do zobaczenia. Ashley! Witajcie i dziękuję, że dołączyliście. Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Rodzaj testu. Aby się powiódł, będę potrzebował współpracy obu obiektów testowych. Joshua i Ashley. Że co? O mój Boże! Ale będziemy potrzebowali jeszcze jednego uczestnika, żeby pomógł zdecydować, który z obiektów przeżyje, a który nie. O nie! O Boże, o Boże, Chris! Wyciągnij nas! Proszę! Proszę, zebrałem o spokój. Reguły są proste. Christopherze, dokładnie na wprost ciebie znajduje się dźwignia. Musisz tylko wybrać, kogo chcesz ocalić. Szybko! Błagam! O, nie! Błagam! Chyba, nie chyba, o Boże, nie. O Boże, tak nie można! Okej, wszystko będzie w porządku. Wyjdziemy z tego. A, stary! Człowieku, nic nie rób, trzeba to przemyśleć. Ja nie chcę tutaj umierać. Chodź, 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 dajcie mi chwilę. Dajcie się skupić. Kurwa. Ashley, wyciągnę cię stąd, nie pozwolę ci zginąć. O, dziękuję. Błagam, nie. Chcę się obudzić! Chris! Widzę, że postanowiłeś ocalić Ashley. Nie! O Boże! Jesteśmy przyjaciółmi! Słyszysz, przyjaciółmi! Przepraszam! Co mi robisz? Nie! Przestań! Nie możesz tego zrobić! Zrobiłem! Nie patrz, Ashley! Nie, czemu nie patrz. Mam nie patrzeć? Chris, powiedz, że nic mu nie jest, błaga! Nie? Już, Ashley, już się uwalniasz, już! Przestań, proszę. Już, musimy cię uwalić. Nie. Musimy uciekać. Nie! Musimy iść, okej? Mów! Nie żyje! Że co? Na naszych oczach! O czym ty mówisz? Jest jakiś psychol! Psychol? O mój Boże, musimy się stąd wynosić! Nie rozumiem! Co się stało? O, nasz psychol... Zabłapkiła! Miał przeżyć on albo aż... O Boże! Przecięła go i wypruła mu wszystkie flaki! Co? Chris, o czym ty mówisz? Zabiłem go! Chwila, Chris! To jest moja wina, Matt. Jezu, to jakieś szaleństwo. Musimy wezwać pomoc. Przecięła go na pół. Jakoś to ogarniemy. Spokojnie. Matt, musimy sprowadzić pomoc. M, powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięło. To jest w schronisku. Okej. Masz rację. Słuchajcie, trzeba wszystkich zebrać, bo w okolicy kręci się psychopata i coś z tym trzeba zrobić. Co, będziemy czekać, aż nas wyrżnie? Ale co z... Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już!
Teraz chwila. Moment. To ty mnie karmił?
Kilka. Nie chcę nigdy więcej tego oglądać. Zabiję tego twarzowca. Co się dzieje? Ryzo, to ten koleś, który zabił Josha. O Boże, nie! O Boże! Zastrzelony morderco! O Boże! Zginiemy, Chris. Nie chcę jeszcze umierać. Przestań, żadne z nas nie umrze. Żałuję, że ci nie powiedziałam. To nie fair! Czego? No powiedz, czego? Już za późno. Chris, to nie ma sensu. Przestań, no powiedz. Zawsze unikaliśmy tego tematu, a teraz, znaczy, wszystko zmarnowaliśmy. Niczego nie zmarnowaliśmy. Nic nie rozumiem. Nie żałuję ani jednej naszej wspólnej sekundy. Każdą swoją chwilę chciałbym spędzić z tobą. O czym ty mówisz, Chris? Wybacz. Powinienem był ci powiedzieć. Boże, Chris. Ashley, obiecuję, jak z tego wyjdziemy... O Boże! Ashley, wyciągnę cię z tego! Nie dam ci umrzeć! Witajcie, moje czułe obiekty testowe. O kurwa! Nie bój się. Ależ powinnaś się bać, Ash. Bo zasady ci się nie spodobają. Chris dokonał już dziś jednego tragicznego w skutkach wyboru. A teraz musi dokonać kolejnego. Chris, weź do ręki pistolet i zastrzel Ashley. Albo siebie. Kto z was, która ocaleje, będzie mogło żyć. Wybieraj. Nie bądź głupi, Chris. Czekaj, stop! Nie możesz tego zrobić, to powinna być ja. Ty już mnie dzisiaj raz ocaliłeś. Pozwól, że teraz ja wybiorę, że ja teraz ocalę ciebie. Jeśli mam coś jeszcze w życiu zrobić, niech to będzie to! Chris, proszę! Posuwasz się za daleko. Nie widzisz tego? A? Nie czujesz, że starczy już tej chorobliwej masturbacji? A? Kto dał ci prawo, żeby się zabawiać istnieniami tych ludzi? Co niby czyni cię kimś wyjątkowym, a? Źle z tobą! Masz najebane w głowie! Zobacz, co im się stało przez ciebie, a? Co za chore bydle z ciebie! Chore bydle! Chore bydle!
Nie!
zabiłem go! Ani nie, leżeć! Shrito! Pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. O Boże. Niektórzy przeżyli, ale gdzieś tak z 15 wcięło. Kręcił się tam jakiś reporter i odkrył, że ktoś to próbował zatuszować. Znalazłem plany. Wiedzieli, że kopalnia się zawali, a i tak kazali im kopać. Michael, a może tak skupmy się na ratowaniu naszych własnych tyłków, dobrze? Ja tylko mówię, że tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Dla mnie dziwne jest to, że schronisko i sanatorium są połączone tunelem, widzisz? No tak, tędy wróciłem. Widziałam to, jak byłam na dole. To coś tu mieszka. Co to jest? Co to jest? Aż. O mój Boże. To nic takiego, tylko mnie ugryzło i... Ugryzło cię? Co cię ugryzło? No to... Wendigo. Że co? To nic takiego. Serio, draśnięcie. Wszystko okej? Kurwa. Już nawet nie boli. Serio, to... To drobnostka. Jeśli to coś cię ugryzło... Wiem, co masz na myśli. Wszystko gra. Czyżby? Tak! Emily, trzeba cię opatrzyć. Emily, jeżeli ugryzło cię Wendigo, to możesz zamienić się w jedno z nich. Ach, to jakiś absurd. Stary mówi, że to się bierze od zżerania innych. Pamiętasz, powiedział tak. To na pewno tak działało? Tak. To się dzieje, jak ci ugryzie. Zmieniasz się w niego i rzucisz się na nas. O Boże, Boże, Boże. Nie możesz tu z nami być. Co? Mike! Musisz odejść. Jaja sobie robisz? Narażasz nas wszystkich. W łeb się walnij! Emily! Nie możesz tu zostać. Mike, ochłoń trochę, co? Nie wiemy, czy to tak działa. Może to tak naprawdę nic takiego. Co jest? Co wy odstawiacie? Tu są drzwi. Możesz wyjść po dobroci. Gówno, prawda? Po prostu chcesz się poczuć lepiej z tym, że skazujesz mnie na śmierć. Dobrze wiesz, że tam jest Wendigo i że rozerwie mnie na strzępy jak... Dobra, Jezu Boże, proszę! Po prostu idź już stąd! Ej, okej. Okay. Ej, Mike. Spokojnie. I co, zastrzelisz mnie? Mike, mnie? To jest nasze schronienie, Em! Proszę! Nie będziemy tu bezpieczni! Nie! Póki tu jesteś! Nie rób tego! Naprawdę, przykro. Ja pierdolę, Mike! Rany! O, kurwa! Co ja narobiłem? Ja jebie! Mike! Kurwa! Dobra. Boże. Już po wszystkim. Nic wam nie grozi. Już po wszystkim. Już jest bezpiecznie. Musiałem to zrobić. Okej. Wezmę klucz od Josha. I
i wrócę tu po was. Nic wam nie grozi. To koniec. Co tam jest napisane? O tym, że te ukąszenia, jeśli cię ukąsi, to nic ci się nie stanie. Nie są w ogóle zaraźliwe. Pokaż mi to. Jezu. O kurwa. Emma. Kurde. Możesz, ja pierdolę. O Boże. Nie, 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 nie. Brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Nie ma go. Spóźniliśmy się. Cicho. To coś zabrało go do kopalni. Czekaj. Stój. Ja pierdolę, kurwa. Co to jest? Dorwę ten klucz prosto z sypialni tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. Wow! Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. Mam wątpliwości, czy w ogóle te sesje jakoś ci pomagają. Nie słuchasz mnie, przez co sprawy trochę się... zjebały. Teraz już cię opuszczę, Josh. Czas, żebyś zrozumiał, że są rzeczy straszniejsze niż wytwory niezrównoważonej wyobraźni i użalającego się nad sobą rozpuszczonego gnojka! Było tak wielu, którzy się o ciebie troszczyli, bo chcieli ci pomóc! Ale ty na każdym kroku musiałeś odpychać ich od siebie i teraz jesteś całkiem sam.
Chociaż sądząc po odgłosach, długo sam nie będziesz. Nie, długo sam nie będziesz. Oddychaj głęboko, Josh. Oddychaj. Byłyśmy tu całkiem same. Nie, tylko nie to. Całkiem same. Ale już jesteś z nami. Z rodziną. Zostawcie mnie w spokoju! Idźcie sobie! Czemu nas nie uratowałeś, Josh? Czemu chciałeś naszej śmierci? Żebyście umarły. Przysięgam. Stój, czekaj. Chyba coś widziałem.
Nie będziecie mną sterować. Już nie będziecie mi więcej rozkazywać. Nie będziecie mną sterować. Ufam wam. Nie wiem, chyba odlecie. Josh! Mike! Josh! Człowieku! Nie bibij mnie, proszę. Odpłynąłeś jak cholera. Full metal jacket. Myśleliśmy, że już po tobie. Josh, Hanna była tu na dole przez całe tygodnie, miesiące. Ona odkupałaby... Sam. Mike. Ej, chodźcie, spieprzajmy stąd. Okej. Josh, czy masz ze sobą klucz do kolejki? Mam. Dobrze. Widzicie to? To wyjście na powierzchnię. Ruchy. Nie ma opcji, żeby Josh się tam wspiął. Okej. Podsadź mnie, to polecę powiedzieć reszcie, że wszystko gra. Dobra. Jasne, okej. Wróćcie z Joshem drogą, którą przyszliśmy do schroniska. Uważaj na siebie. Tak, wy też. Dobra, idziemy, pojebańcu jeden. Jeszcze żyjesz. Będzie gorzej, jeśli tu zostaniemy. Szybko.
przepraszam. Dorwało go. Boże, co za straszna śmierć. Niedobrze. I co my teraz zrobimy? Sprawdźmy piwnicę. Może ktoś jeszcze został. No to jak oceniasz nasze szanse? Próbuję o tym nie myśleć. Co? O-o. Kurwa. Sam w jej. Już! Kurwa!
Nie! Aż! Co ty wybrałeś? Przecież mogłem coś zrobić. Próbowałem, kurwa, coś zrobić. Nie dałem rady. Byliśmy blisko. Przynajmniej tak myślałam. Kiedy zniknęło, jego siostry przyszedł do mnie. Powiedział, że tylko ja potrafię go zrozumieć. Myślałam, że coś nas łączy. Jeśli potrzebujesz z kimś pogadać... Nie trzeba. Czasem, po traumatycznych przeżyciach... Mówię, że nie trzeba. Strzelono do niej. Co? Co? Wszystko z nią okej? Znaleźliśmy ciało z raną postrzałową w głowie. Nie. Nie, to nie ma żadnego sensu. To musiał być ktoś inny, na pewno. To przeze mnie zginął Mike. Miałam się po prostu nie ruszać. Ale ruszyłam. No i mnie uratował. To z mojej winy nie żyje. Posłuchajcie. Nie obchodzi mnie, czy mi teraz wierzycie, czy nie. To nieważne, bo w końcu i tak uwierzycie. Musicie zejść do kopalni. Co jest w kopalni, Sam? Widziałam, co tam jest i oddałabym wszystko, żeby o tym zapomnieć. Jedna osoba, powtarzam. Czy to... O kurwa! Nie podchodź! Nie! Nie podchodź!